Przełam klątwę 26 punktów. Jak jesteśmy początkujący, coraz lepiej nam idzie, już nam lotki lecą w tym kierunku, co chcemy, to często jest tak, że rzucimy na przykład na początek 20, ładnie, fajnie, oczywiście celujemy sobie w 60, tak przyjmujemy, i druga lotka nam na przykład schodzi głęboko w jedynkę tutaj. I teraz, często jest takie myślenie, że kurde, zeszło mi trochę w prawo, to rzucę, przyceluję trochę bardziej w lewo. I jak celowaliśmy tu, to na przykład zaczyna wycelować w ten skraj 60. I co się okazuje, że przez to, że celowaliśmy to, to rzucamy 5. Więc jeżeli tak robisz, to po rzuceniu czy to jedynki, czy piątki, albo w ogóle jeżeli lotka ci trochę zjedzie, to nie zmieniaj punktu celowania i cały czas celuj w to samo miejsce, co celowałeś wcześniej. Często jest tak, że jak jedna lotka nam poleci w bok, to potem już tam druga też poleci w bok. Dlatego jeżeli potrzebujesz, to na przykład zmień sektor, czyli zamiast 60 celuj w 57 albo 54. Albo po prostu cofnij się, opuść rękę, odpocznij chwilę, ustaw się jeszcze raz i dopiero rzuć. Mam nadzieję, że to Wam pozwoli poprawić wyniki 26 na chociażby 41 czy 45 i obserwuj po więcej.